ciężkie. Ale to chyba może nie. Dochodzi 8 rano. Proszę, spokojne morze. Pięknie. 24 stopnie, cieplutko. A my jedziemy na targ. Proszę Państwa. Dzisiaj jest pięknie, spokojnie. A tutaj naga syrenka się kąpie. Wow. A więc tak, kochani. Jest 7 rana. Gonimy na targ. To już wiecie. Chcemy zrobić jeszcze zakupy przed wyjazdem. No i co najważniejsze, chcemy poruszać nasze nóżki trochę, żeby można było później taki kawał przejechać. Dokładnie. Przed nami jakieś 12-13 godzin jazdy, jeżeli korków nie będzie. A jeżeli będą, to wiecie sami. Nie muszę tłumaczyć. Nie chcę nam się opuszczać tutaj tego miejsca. Bardzo nam się spodobało. Czasu nam za mało, zostalibyśmy na pewno jeszcze z miesiąc tutaj. No ale co zrobić? Czas leci i trzeba wracać. No tego będzie mi brakować. 7 rano, cieplutko, przyjemnie. A do domu przyjedziemy. 7 rano i trzeba będzie kurtkę zakładać. W tej chwili udajemy się dowodzić. Pekary są od samego rana otwarte do nocy. A jeszcze tutaj bym chciał taki temat poruszyć, że co jest takie dla mnie troszkę irytujące, to szara strefa w Chorwacji jest ogromna. Brak rachunków, czegokolwiek. Ogromne. Jak oni weszli do Unii, to nie wiem. No co zrobić? Ale nie, bo jest błękitna, szkoda wyjeżdżać. I dzisiaj jest ta, może takie spokojne, zauważyłeś? Nie ma fal. Wczoraj tu były fale. No wczoraj to naprawdę były momentami potężne takie fale. A dzisiaj tak spokojnie. Zobaczcie, tutaj ktoś sobie odwalił posesję. Ilekroć tędy przemieszczamy się, to stają ludzie i robią sobie zdjęcia. Czyli to taka wizytówka. Slimy. Można by rzec, każdy ma tutaj zdjęcie. Nie. No to jeszcze kolejna nas. Słychać oddali pieska. Gdybyśmy wiedzieli, że będziemy mieć taką miejscówkę, to byśmy wzięli Nukusię ze sobą. Rozmawialiśmy właśnie o tym. No bo nie spodziewaliśmy się, że aż taką będziemy mieć miejscówkę. Tutaj spokojnie byśmy wszystko ogarnęli. Oj, oj. Siema. Patrz, umilkł. Umilkł. Tak, przyjechaliśmy. Nie chciał przeszkadzać. Tak. Jeśli nie będzie nas słychać. O, znowu ten doberman idzie. Taki wielki przyjechał do Chorwacji. Naprawdę. Może go będzie widać za chwilę, jak wyprzedzimy. Tak. I to jest właśnie fajne w tych mniejszych miejscówkach, że jednak można wziąć sobie pieska. Mhm. Jest tak, tak naturalnie, tak chorwacko. Ale ogromnie. No ten był mógł zaatakować. Ale wiesz co jest najważniejsze? Mhm. Mam gaz. I szybko go wyciągnę. Co było widać no, we tak. Wcześniejszych odcinkach. Jak piesek siedział i się patrzył i czekał, co no, mu dasz? Czekał, nie, on czekał, bo chciał sobie zobaczyć, czy da rady przetrzymać ten gaz. Tak. Chciał, żeby przetestować na nim. Ale ujęcie jest mega. Na pewno to widzieliście. Ale przygoda. Ale pani nawet nie była zestresowana. Wiesz, leciał do mnie. Chyba przyzwyczajona. Chyba tak. Pies nas obszczekał totalnie. I to jeszcze sam wyskoczył z tej piwnicy. Tak, tak, tak. To było. Też było takie przerażające. Ale nie ma tak dużo bezdomnych, bo kiedyś było więcej, nie? Już tak chodziło, bo widzę, teraz jeden chodzi tam. No, to chciałem powiedzieć, jakbyś normalnie wywołała wilka psa z lasu. Patrz. To pewnie czyjś jest. Tak, szuka jedzonka. Ale szuka jedzenia. Czyli taki
No. O, widzicie? Dobrze, dobrze, bo my będziemy już jeszcze w maginę. I na jazie. Więc się rozłączamy. Tak. Jedziemy na targ. Najwyżej będzie coś dalej. Jedziemy. Jesteśmy w Wodzicach. A więc tak, gonię Izabelę. Trochę może będzie rzucać. Ale powinno być ten. Ludzie supy odpalają, bo morze jest spokojne. Jeszcze nie jeżdżą żadne motorówki, taksówki i tym podobne. A my przemierzamy. Powiem wam, że naprawdę te okolice Wodzic są super. Ale dzisiaj tak typowo wrześniowo jest, bo jest września rano, niedziela. I tak typowo wrześniowo jest. I taki typowy spokój normalnie. No miejmy nadzieję, że wszyscy na targu są. Wczoraj pan na targu chciał mi wcisnąć takie mięsko zalaminowane za 5 euro. Ale nie rozumiałem, co to jest. Nie kupiłem. Tak, tak, to lepiej trochę wami, bo tu są wartepy. Są jakieś tutaj służby porządkowe, bo widać jeżdżą śmietniczki. Ale niektóre miejsca są słabo ogarnięte. O, tutaj pan na hulajnodze. Zapiekanka. Tak widzicie, na rowerach przemierzamy ten deptaszek, co zapewne niektórzy chodzili ten dyk. No. Po tym betonie wylanym się jeszcze fajnie jedzie. Pozor. Pozor. O, tu wyskakujemy, już jesteśmy tutaj. Na zjeżdżalni. Ta zjeżdżalnia nieczynna. A takie rzeczy powinni likwidować, bo to brzydko wygląda. Tam statek powybijany coś. No i dojeżdżamy do hotelu. Izabela, jak ci się podoba ten hotel? Ciekawy. Bardzo ciekawa konstrukcja. Ale to robotą, bo to jest jak statek. Zacumował. Jak jechaliśmy drogą, ostatnio z tego punktu widokowego. No robi wrażenie. To musiała być ogromna inwestycja. Dobrze. Leżaki standardowo rozłożone. Parasole. Dużo ludzi tutaj biega. Uprawia sporty. No ale dzisiaj naprawdę morze jest spokojne, aż nie można uwierzyć. Restauracje. Tak, na razie można sobie spokojnie przejechać. Jest przodem. Jadę przodem. Wypadam tutaj, tak. Po zakręcie. Dodaję gazu. O. Na pewno na tym rowerku się nie dasz jak nastolatek. Tak? No. Tu, wjazd. No jest trochę zdezelowany ten rower. Co chwila muszę z przodu dokręcać łożyska na kierownicy, bo są wyrobione. No ale ważne, że jeździ. Ważne, że jest w ogóle taka możliwość. A była szybciej. Tak. Nie ma lampek, koszyków, ale błotniki ma. Daję gazu, patrzcie. Tutaj fajny taki stoliczek, studnia zrobiona. Super. No naprawdę w Chorwacji jest dużo takich ciekawych pomysłów. Co nieco zawsze można podglądać, wykorzystać. Co
Coś mnie dzisiaj zaskoczyło, to właśnie wrony są w Chorwacji. Nie wiedziałem, że wrony przylatują do Chorwacji. Ostatnio jaskółeczki mnie zaskoczyły, a dzisiaj wrony. I to kraczą jak nie wiem. No to ta marina jest taka duża, nie? Aczkolwiek tutaj zauważ, że wszystko jest pozamykane, wszystko ogrodzone. A jak żeśmy byli w Seged Doni, to tam można było wejść sobie na marinę, pochodzić spokojnie. Może tu też się da, nie wiem. Chyba tak. No jest niby otwarte. No. Tak, w drugą stronę już nie będę wam nagrywał, ale chcę tutaj w tą stronę jeszcze wam nagrać co nieco. To nie ja, to po prostu rower. Dobrze, dobrze, jedziemy z trąbkami. Jak to skakuje. A dźwięk mamy słaby, bo jak ja podłączę mikrofony, to się rozłączają i nie nagrywa się. To już... Nagrywaliśmy parę razy. Piotrka telefonem. I na przykład w Trogirze się nam dźwięk nie nagrał podczas obiadu. Tak. Jak arbuza jedliśmy też. I dlatego wolimy wam nagrać słaby dźwięk niż w ogóle. No tak. Chyba tak otwarty, bo idą z torbami. No chyba, że z... Chyba, że z tego. O, policja. Teraz nas karną. Nie, stoję tylko. O, patrzcie, te rowery są mega. Malutkie kółeczka, schować można. Jest, jest tak otwarty, także słuchajcie, zakupy będą. Dojechaliśmy na targ, ale dzisiaj jak widać mniej o wiele jest tutaj stoisk, ale rybki są, to jest najważniejsze. Okej. Co to za rybki? Szczepina. Szczepina. A to też szczepina? Jak kokot? Niga tak nazywa kokot. Kokot. A to co to jest? To osłicz. I to osłicz. To osłicz. A to jest... Ubor. Ale fajne. To chyba jedliśmy. To już my jedli? To, a to chyba jest ten... Makrela. Tak? Nie, osycz. Osycz. Mały. Mały osycz. Także widzicie, tu są... Sadzanki można kupić w Litwie. Widziałem właśnie. A to Litwa, tak? To są gdzieś? Nie, jest. A można do worka wydać. To masz wszędzie w Litwie. Dobra, Dan. Musisz dobranoc? No tu masz jeszcze. Tu masz. Tu masz. Coś tam powiedzieć. Jakaś taka zmienia, nie? Ziemniaki. Tak, to właśnie mi robimy zakupy. No dzisiaj nie ma takiego wyboru. Ta Litwa nie jest taka ładna jak ostatnio, bo już taka zjedzona trochę przez ślimaki. No. No co teraz? Dobry Dobry Dan. Koliko kosta banan? Banana? 3 euro kilo. 3 euro kilo. 2 euro? 2 euro kilo? 2 kilo po godzinie. Ile weźmiemy? Ja potrzebuję 5 bananów. 5 bananów. Ale za 2 euro. Znaczy ty by kroił cenę, jak ty chcesz. Ale, evo 2 euro. Ale, da. Još melon, arbuz. Nie, melonów nie będziemy jeść teraz.
I Maceń? 5. I 5. Fala, Molim. Ty, ok, tak. Wiesz, jak to staje przy swojej brzmi? Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Strasznie taka mała jest, nie? Kupiłam, ale będzie też dobra, no ale to będzie inna. Taka blitwa jest dobra, jak jest przejedzona przez ślimaki, bo wiadomo, że jest bio. Bo skoro ślimaki jedzą, to i nam będzie smakować. A taka niepogryziona, to znaczy, że ślimakom nie smakowała i są pestycydy. Można trochę więcej, zobaczymy. Janusz Rolnik coś wie na ten temat. Jakie fajne to jest. Będziemy robić blitwą. A? I Pietruszka. W szoku, jak ją zrobię. Tak. Chorwacki obiad przyjedzie do domu. No. Tak, wiem. Myśmy powinni się już zbierać i ruszać. Dobra, myślę, że jeszcze ten może. Ale my się nie możemy. I tyle starczy. Rozstać Chorwacji. A może jeszcze jednego wezmę? Weź, bo później będzie mało. Wszyscy będą chcieli blisko. Dobra. Jest cała kamuwa taka duża. No tak, że ona mokra jest i teraz za wodę patrzę. No woda też koszuje, Izabela. No. Woda też koszuje. $60. Zrobiliśmy zakupy. Tuńczyk, banany i blitwa oczywiście. I tak patrzę, że figi tutaj kosztują 5 euro. A mamy figi za free. I czynne się przyjmuje do 22. O, widzicie? To długo. No dobrze. Ruszamy, nasze fury czekają, jedziemy. Także żegnamy się z targiem. I gnamy do domu. Zakupy mamy, to najważniejsze. A tu też jakiś sklep rybny. O. Zobaczymy jeszcze, jak to wygląda w sklepie rybnym. Idę do rybnego. Dobry dan. O, mało wziął. Tam. A to są małe, to są duże, wielkie. Wow. Wielkie. Ale ogromne. To ile? Z 5 kilo taki waży, nie? Ile waży? 5 kilo, no? 5 kilo. Ale super. Sardele. Ale super. Fala, Puno. Słuchajcie, jest rano. Nie uwierzycie. Jesteśmy w Wodnicach i co? I biją dzwony dla nas. Ale tutaj to jest normalnie miliony euro. Patrzcie, mamy lit oliwy z tutejszych oliwek. Lit oliwy za 15. Cena dobra. Patrzcie, widzicie? Taka jest ta liwa z takim powietrzem. No, ciekawe. Izabela się na pewno ucieszy. Siema. Siema, patrz, Izabelcie. Masz oliwę? Tak, z tutejszych oliwek. Wow, ciekawe. I do masażu? Tak. Do jedzenia i do masażu? Tak. Wczoraj się przydała tamta mega. Tak. Także polecamy w 100%. Masaż był super. Dzisiaj człowiek rzeźko może jechać. Tak. Dalej, do domu. Ale było cudownie. Naprawdę rewelacja. Miejscówka świetna. Papa. Cóż, trzeba jechać. Będzie nam tego miejsca brakować. Tak, bardzo. No. Bardzo ładnie. A na górze jest pan. Idzie. Ładnie. Jesteśmy tu na górze. I to jest widok. Wow, ale ładnie. Super, ładnie.
Ja sam Ana Mijat, ovo je moj muž Mile Mijat. Mi smo tu u kući, domaćini u apartmani i kamp dvorina. Veseli nas svako zadovoljstvo, normalno zarada, ali zadovoljstvo je gosta na prvome mistu. Posebno kad su ovako oduševljeni i žele napraviti film. Hvala.